Rada O5, Rada Nadzorców Fundacji SCP, posiada wiele sekretów. Wiecznie młodzi i ukryci w cieniu tajemnic. Nikt nie wie o nich praktycznie nic. Są jednak sytuacje, w których nawet O5 może zrobić wyjątek. Tak dzieje się w jednej z propozycji SCP-001. Tym razem autorstwa Duckmana o tytule Fabryka. Ja jestem Pio, a dziś dowiecie się, jak powstała Fundacja SCP według doktora Brighta. Słowem wstępu i wyjaśnienia, SCP-001 od zawsze był enigmą na SCP-Wiki. Autorzy zdecydowali, że najlepiej będzie, jeśli numer 001 będzie tajemnicą i nie będzie czymś oczywistym. Dlatego pozostawili wiele możliwości tego, czym jest SCP-001. Każdy użytkownik może podać swoją propozycję, a najczęściej wiąże się ona z tym, jak powstała fikcyjna fundacja. Tak jest i w tym wypadku. Jednak zamiast raportu SCP-001 mamy opowieść. Opowieści, jakich na Wiki jest naprawdę wiele, jednak ta jest szczególna. Opowiadana jest przez O5-1, który zwierza się doktorowi Everettowi Manowi z czegoś, o czym nigdy nikomu nie opowiadał. Swoją drogą, Duckman, czyli dr Bright, autor stojący za opowiadaniem, użył konkretnie doktora Mana jako swego rodzaju porównanie, bo w tym samym okresie powoli uczył autora awatara Everett Mana i powoli oswajał go z tym, że kiedyś da mu rolę administratora SCP-Wiki. Tym samym przypadkowo rozpoczął pewien zabawny trend na Wiki, w którym to pojawia się coraz więcej opowiadań, jak każdy z członków Rady O5 przychodzi do doktora Mana i opowiada mu swoje przerażające sekrety. Mówię, że to trend zabawny, bo doktor Man jest kompletnym socjopatą i nie powinno mu się ufać pod żadnym względem. Jednak to zazwyczaj nic więcej niż tylko żarty. Choć niektórzy pociągnęli to trochę za daleko i tak powstało m.in. opowiadanie, w którym O5-1 zwierza się Manowi, że to fundacja stoi za Holokaustem. Opowiadanie jest już usunięte, ale i tak sądziłem, że powinniście o tym wiedzieć. Ale wracając. Tajemniczy O5 rozpoczyna swój monolog dość mrocznie. Mówi bowiem, że zauważył, że dr Mann dokopał się do czegoś, do czego nie powinien. Mówi, że większość jego pokroju, szukając informacji o prawdziwym SCP-001, zadowala się innymi podpuchami, takim jak anioł z ognistym mieczem, co jest nawiązaniem do propozycji 001 doktora Kleffa. O5 tłumaczy, że to bardzo nierozsądne z jego strony i że mógłby go zabić za taką wścibskość. Ba, że zna go na tyle dobrze, że mógłby go zamordować i stworzyć jego duplikat. Tak identyczny, że nawet jego matka by ich nie rozróżniła. Ale zamiast tego mówi, że dr Mann otrzyma coś, czego uświadczyła bardzo mała ilość osób. Wyjaśnienie. Bardzo proste wyjaśnienie. SCP-001 to fabryka. Niektóre osoby oglądające to teraz wzdychają z niedowierzania i ekscytacji, ale inne pytają, czym do cholery jest fabryka? Otóż służę szybkim wyjaśnieniem. Fabryka to GOI, organizacja w uniwersum fundacji, choć w zasadzie trudno ją nazwać organizacją. Jest zdecydowanie najbardziej tajemnicza i najmniej o niej wiadomo. Wiadomo natomiast tyle, że produkuje przedziwne twory anomalne. Część z nich znajduje się w rękach fundacji. Wiemy również, że ma powiązania z doktorem Wondertainmentem, produkującym anomalne zabawki. W przeciwieństwie do niego jednak produkty fabryki są mroczne, wręcz przerażające momentami. Ale to zostawmy na kiedy indziej, bo to materiał na zupełnie inny film. A teraz pozwólcie, że szybko wyżebram od was ocenę, żeby wiedzieć, czy chcecie film o fabryce. Powiedzmy, że jeśli pod tym filmem będą 3000 łapek w górę, to zrobię film o organizacji fabryki, jej powiązaniach z Wondertainmentem, teoriach na jej temat, a także jakie obiekty produkuje. To niedużo jak na was, dacie radę jeśli chcecie. A teraz, czym jest fabryka według O5-1? Nadzorca tłumaczy, że nie zamierza jej nigdy opisać w raporcie, bo nie wie, co go bardziej przeraża. To, że nigdy nie zrozumieją fabryki, czy to, że pewnego dnia ją zrozumieją? Wybudowano ją w 1835 roku i nazwano fabryką Andersona, najczęściej założyciela, Jamesa Andersona. Była przeogromna, szeroka na mile i wysoka na 2 piętra, a prócz tego posiadała wieżę, w której żył Anderson. Fabryka była na tyle duża, że pracownicy mogli w niej na spokojnie żyć, umierać i rodzić się. Wszystko bez opuszczania jej budynku. To, w jaki sposób fabryka została wybudowana, było jednak dość tajemnicze. W podłodze wyryte były magiczne symbole, a umieszczenie maszynerii było bardzo precyzyjnie określone przez Andersona. Przemysłowiec zbił fortunę na krwi i pocie, a także częściach ciał niższych klas społecznych, których uważał za nieludzi, niewolników. Pracowali po 16 godzin dziennie, z przerwami tylko w niedzielę. Dzielili pomieszczenia mieszkalne z 8 innymi osobami, po 3 na jedno łóżko. Brak opieki zdrowotnej, jeśli się połamałeś, to miałeś pracować dalej, a jeśli już nie mogłeś pracować, sucho tobie ginął.
Produkowano broń, mięso, ubrania. Lepiej nie pytać, z czego to było wszystko wytwarzane, ale pewnej dzielnej duszy kiedyś udało się uciec i opowiedzieć o tym światu. W roku 1875 prezydent Grant poprosił o 5-1 o pomoc. W tamtym czasie pracował dla niego jako wojskowy, jednak natury jego pracy nie znamy dokładnie. Uzbrojeni po zęby, on i jego ludzie wkroczyli pewnej nocy do fabryki, a to co zobaczyli, odebrało im mowę. Ludzie przepięci łańcuchem w linii, żywi przy martwych, dzieci pod maszynami, mięso przepłukiwane z ich kości przez wielkie koła. Strażnicy fabryki nie stanowili problemu, jednak po nich nadeszła zmutowana gwardia Andersona. Kreatury zrobione z ciał wcześniejszych pracowników, poszywane kończyny ludzkie i zwierzęce. Zjawiali się hordami. W końcu żołnierze dotarli do hodowli Andersona. 8-letnie dziewczynki, przypięte do ścian za pomocą łańcuchów, zmuszane do bycia jedynie... tak... Andersona znaleźli w jego biurze, dobrali się do niego i powiesili za jelita za oknem wieży. Zdychał, śmiejąc się i mówiąc, że nie ma to znaczenia, że mogą go zabić, ale jego fabryka, ta fabryka, nie przestanie pracować. Śmiał się jeszcze przez 24 godziny, aż do rozczłonkowania go i spalenia. Czy Anderson był wyznawcą szatana czy innych bożków, trudno jest orzec, ale jego dzieło było zdecydowanie pomnikiem ku czci samego wcielenia zła, pochłaniającego wszystko na swojej drodze. Do środka weszło 150 ludzi o 5. Wyszło 93, a zanim uprzątnęli wszystkie anomalne obiekty, zostało ich tylko 71. To, co znaleźli w środku, przechodziło ich najśmielsze oczekiwania. Pewnie was to nie będzie dziwić, ale dla nich były to najdziwniejsze anomalie. Zabawkowe pistolety strzelające ostrą amunicją, jojo, które obdzierało ludzi ze skóry, rasa szkieletowych koni biegających w zawrotnym tempie, płaszcze uszyte z nocy, które przenosiły użytkownika do cienistego wymiaru i wiele innych. W sumie warto tutaj napomknieć, bo parę osób może kojarzyć nazwisko Anderson z organizacją w uniwersum SCP zwaną Anderson Robotics, założoną przez Vincenta Andersona. Sam autor Anderson's Robotics, Jacob Conwell, zaprzecza jednak i mówi, że to przypadek, a James Anderson i Vincent Anderson nie są ze sobą powiązani. Młody O5 zgromadził swoich najważniejszych pracowników na naradę. Co zrobić z tym miejscem, z tą przeklętą fabryką Andersona? Kapelan dostał bzika i uznał anomalne obiekty za artefakty od Boga, które należy czcić. Marshall i Dawkins stwierdzili, że można na tym zbić fortunę, dalej produkować je i sprzedawać. A Inyun, zwany Basem, nazywał te rzeczy odrazami i chciał je zniszczyć, polować na nie. Smith uważał, że powinni oddać głos w sprawie prezydentowi. Jedynym bez opinii był starszy mężczyzna, który nigdy nie był zbyt rozmowny. Natomiast O5 uważał, że siedzą na kurze znoszącej złote jaja, że powinni używać tych przedmiotów, by polować na inne i przechowywać je. Ta wymiana motywów postaci jest kolejnym nawiązaniem, które zaserwował nam Bright w tym opowiadaniu. Każda z postaci współpracujących z O5 nawiązuje bowiem do jednej z organizacji w świecie fundacji. Kapelan wykradł parę obiektów, uznał je za relikwie i pewnie założył kościół zepsutego boga. Marshall to nikt inny jak założyciel Marshall Carter & Dark, który też wykradł parę artefaktów i zbił na nich fortunę. Bass próbował spalić fabrykę, ale bezskutecznie, więc też się oddalił i zapewne dał początek globalnej koalicji okultystycznej, dążącej do niszczenia anomalii. Smith w porozumieniu z O5 odszedł i zdał sprawozdanie prezydentowi, mówiąc, że fabryka została zniszczona, a w przyszłości pewnie dał początek UU, czyli jednostce incydentów nadzwyczajnych w FBI w Stanach Zjednoczonych. Tożsamość starszego człowieka pozostaje zagadką, a nasz główny bohater z czasem zgromadził swoich najwierniejszych towarzyszy i utworzył fundację SCP. Tak więc opowieść o fabryce nie jest tylko początkiem fundacji, ale też i początkiem wielu innych organizacji w uniwersum SCP. Oczywiście to tylko jeden kanon, jedna wersja rzeczywistości. A teraz wróćmy do naszego O5. Przez kontakty z przeszłości nie miał problemów z dofinansowaniem ani z pracownikami. Ich praca szła w zawrotnym tempie. Tutaj nadzorca wymienia nam swoich 12 współpracowników, niektórych z nich kojarzycie, a razem stworzyli pierwszą radę O5. Mamy Leventhala, stojącego za sprawami ubezpieczeń, White'a i Jonesa, którzy ruszyli wykorzystywać informacje, które dotąd pozyskali o ważnych osobach i szantażem zdobywać wszelkie dobra. Dalej ludzie zajmujący się katalogowaniem artefaktów, czyli Bright, Argent i Lumino, czyli nazwiska, które kojarzycie pewnie z filmu o całej rodzinie Brightów i nie bez powodu pojawiają się tutaj, gdyż Duckman uwielbia wtrącać jak najwięcej smaczków o Brightach w jego historiach o fundacji. Light i żona Brighta, najpewniej Evelyn Bright, zajmowały się opieką zdrowotną. Choff, Fleischer i Karnoff trenowali oddziały, a Tesla i Tamlin prowadzili badania nad utajnieniem organizacji.
W sumie 13 osób, z których część znamy z innych opowiadań i dokumentów, więc łatwo możemy dopasować Adama Brighta na miejsce o 5.12, Joey'ego Tomlina na o 5.13, Sophia Light na o 5.2, a gdyby wczytać się w opisy z dokumentacji Rady o 5, pewnie udałoby nam się dopasować i więcej postaci. Jednak meritum sprawy jest takie, że autor opowiadania zna się na uniwersum i ponownie ładnie łączy różne smaczki historyczne, mimo że mogą się nie zgadzać z innymi iteracjami historii Fundacji, jakie znacie. Tak oto 13 nadzorców zbudowało samowystarczalny ośrodek Alfa, miasto wokół fabryki. Wszystko szło dobrze, wykorzystywali fabrykę jak mogli, znajdując coraz więcej rzeczy. Tak wtedy nazywali te obiekty, nie było żadnych skipów, były właśnie rzeczy. Minęło 10 lat. Wszystko zostało cudnie zorganizowane, a Rada O5 powstała oficjalnie. Od tamtego czasu oznaczali się wyłącznie numerami. Już wtedy fundacja zaczęła utylizować pracowników klasy D, już wtedy testowała obiekty anomalne na ludziach i już wtedy sądziła, że oswoiła fabrykę i świat anomalny. I to właśnie ich największy błąd i powód, dla którego O5.1 odmawia porzucenia pracy. Jeśli może w czymś pomóc dzisiaj ludziom, to w przypominaniu, że tych rzeczy nigdy nie oswoją. Zabezpieczyć? Tak, ale oswoić? Patrząc na Abla, na 682, na fabrykę, w życiu. W roku 1911 wszystko się posypało. Słyszałeś kiedyś o wróżkach w świecie SCP? Takich przez duże W, z angielskiego fairies. To po prostu magiczne stworzenia mogące wyglądać jak ty czy ja, a ich jedyna różnica to alergia na żelazo. Nie słyszałeś? A wiesz dlaczego? Bo w 1911 nastąpiło jedyne działanie fundacji, które miało na celu wymordowanie całej rasy. Calutkiej. A O5.1 temu przewodził. Dotychczas polowali na wróżków i parę razy udało im się zdominować ich rasę, jednak nie stwarzali zbyt dużego zagrożenia. Pewnego razu jednak jeden z książąt czy królów ówczesnego świata poprosił fundację, aby zapolowała dla nich na wróżki. Oczywiście za hojne wynagrodzenie, więc czemu nie? Wysłali oddział na łowy, ale kiedy następnym razem spotkali swoich żołnierzy, ich głowy były osadzone na palach, które wróżki przypięli do siodeł swoich zaczarowanych wierzchowców. Wtedy zaatakowali fabrykę. Przegrali. Wszyscy. Anomalie wszelkiego pokroju nadeszły i ich zniszczyły, zburzyli miasto i zamordowali ludzi, kompletnie niewrażliwi na ich broń. Rada O5 zginęła, jeden po drugim chroniąc fabrykę. A O5-1? Ich dowódca? Uciekał jak małe, wystraszone dziecko, przemierzając nieskończone korytarze fabryki. Ścigały go. W końcu natrafił na nieznane mu wcześniej drzwi z brązu, pokryte były arabskimi znakami. Wszedł do środka i ogarnął go nagle niezwykły spokój. Usłyszał dudnienie gigantycznego serca, a przed nim znajdowały się szczątki Andersona. Przemówił do niego i zaoferował mu układ. Rozkładający się trup wytłumaczył, że używanie jakiejkolwiek rzeczy wyprodukowanej przez fabrykę karmi ją, bez względu na rodzaj użycia. Jeżeli wróżki przejęliby fabrykę, to zniszczyliby ją. Anderson zaproponował O5.1 pakt. Oddać siebie w zamian za cofnięcie czasu, uratowanie wszystkich przyjaciół. O5 wahał się, ale zgodził się, a tu coś się uśmiechnęło. Jak za pstryknięciem palca wszystko wróciło do normy. O5.1 z powrotem stał na szańcu i obserwował bitwę swoich ludzi z wróżkami. Wygrywali, tym razem posiadali nową broń, która nagle pojawiła się w ich arsenale, a użycie jej kończyło się rzezią wróżków. Inni członkowie Rady chcieli oszczędzić kilku osobników, jednak O5.1 nie wyraził na to zgody. Nie zostawił przy życiu ani jednego. Po wszystkim przeprowadzili się z dala od fabryki, zamknęli ją i zakopali, zabili dechami. Rzeczy stały się odtąd podmiotami SCP, jedynie do zabezpieczenia i zamknięcia, a nie do czegokolwiek innego. O5.1 myślał, że udało mu się od niej uciec, aż pewnego dnia znalazł na swoim biurku pewną rzecz. Jeden ze starych, zabawkowych pistoletów, które strzelały ostrą amunicją. Oznaczenie producenta? Fabryka. Co jakiś czas O5.1 wysyła do niej ludzi. Nic tam niby nie ma, ale na świecie nadal pojawiają się jej produkty. Nie wiadomo ile ich jest, ale ludzie nadal ich używają. Ciało Andersona mówiło, że każda ta rzecz dodaje energii fabryce. O5 nigdy nie zapytał, do czego? Ale pewnie sam wolał nie wiedzieć. Fabryka to odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się fundacja. Fabryka to odpowiedź na to, czemu fundacja przechowuje, a nie wykorzystuje. Fabryka to odpowiedź na pytanie, co się dzieje z pracownikami klasy D pod koniec miesiąca. Tak, trafiają do fabryki. Zostawiasz tam zwłoki, a one znikają. Więc czemu O5.1 mówi to wszystko Everettowi? Cóż, nawet nieśmiertelność ma swoje granice, a jeśli jedyna osoba znająca tę tajemnicę umrze,
Ktoś będzie musiał zająć się karmieniem fabryki. Ale to tylko jedna wizja tego, czym jest ta cała fabryka. Jest jeszcze wiele więcej informacji na jej temat. A co więcej, dostarczają nam one zdecydowanie nowej wiedzy na temat tego, co się dzieje w jej środku i czy oryginalna fabryka w ogóle pochodzi z naszego wymiaru? Tak więc, jeśli chcecie zobaczyć osobny film na temat historii i teoriach co do fabryki, przypominam o zostawieniu pozytywnej oceny pod filmem. A przy 3000 łapek w górę z chęcią zabiorę się do omówienia Geo i fabryka. Oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, a zaciekawiła Cię ta historia, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału, a nie ominą Cię kolejne pokręcone historie z uniwersum Fundacji SCP. Ja jestem Pio, to było SCP-001, propozycja doktora Brighta, fabryka. Do zobaczenia... kiedyś.